Najnowszy film Patryka Wegi, Polityka, budzi coraz więcej emocji i coraz więcej kontrowersji. O tym, co tak naprawdę już teraz piszą o nim internauci w moim dzisiejszym vlogu. Zapraszam. Gdzie mi z tym? Przecież to flaga Unii. Mowy nie ma. Będzie się zlewać z rakietą. Nowym pełnomocnikiem ministra zostałem powołany ja. Odpalę koguta, wypierdalę na pas zieleni. Czołem żołnierze! Czołem, panie ministrze! Zajebiście. Zacznijmy od tego, kto powinien się bać się nowego filmu Patryka Wegi. Oczywiście politycy. Ale teraz którzy? Najpierw były sugestie, że przede wszystkim politycy PiS-u, ponieważ to o nich mówiło się głośno i to właśnie fragmenty tego filmu z ich udziałem, czyli z bohaterami naśladującymi, grającymi tych bohaterów, pokazywał Patryk Wega. Ale okazuje się również, że dostanie się też opozycji. Reżyser twierdzi, że nikt nie ma u niego taryfy ulgowej. Każda partia jest jak ul. Jest królowa, matka, ja i są robotnice, tak jak ty. A co z demokracją? Mamy. Ul się napierdala z ulem. Jak na razie chyba najbardziej oburzony był Bartłomiej Misiewicz, który podejrzewa, przynajmniej tak wynika ze zwiastunu, że Patryk Wega wziął na warsztat jego rzekomy związek, romans z Antonim Macierewiczem, czyli romans homoseksualny. Jaka była prawda, to wiedzą tylko oni. Pięknie wyrzeźbioną łydkę. Czy będzie pozew sądowy? Przekonamy się już wkrótce. Kiedy widzimy scenę o rzekomym romansie z przełożonym, o właśnie narkotykach, to po prostu atakuje mnie, także moją rodzinę, moich bliskich. I na to nie może być zgody. Ale skupmy się na tym, o czym piszą internauci. A ciekawym jest to, że wielu z nich nie wierzy w to, że scenariusz filmu Polityka został skradziony. Reżyser twierdzi, że właśnie doszło do takiej kradzieży i że właśnie te fragmenty, te najważniejsze fragmenty filmu Polityka zostały ujawnione po tym, jak zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Dzień dobry, panie prezesie. Widzę, że bardzo wnikliwie zapoznał się pan ze scenariuszem filmu Polityka. Chciałbym podkreślić, ze scenariuszem wykradzionym. Wykradzionym. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy światem rządzi reklama i kiedy wszystko już z dużym wyprzedzeniem jest dobrze promowane i reklamowane, ktoś jeszcze wierzy w takie sytuacje? No właśnie, internauci nie bardzo w to wierzą. Uważają, że to wszystko jest zorganizowana, dobrze zaplanowana akcja marketingowa i po prostu promocja filmu Polityka, który oczywiście, jak wszystkie filmy Patryka Wegi, ma być wielkim hitem kinowym. Czy tak będzie? Wiele osób zarzuca też Patrykowi Wedze to, że tak naprawdę przygotowując się do realizacji filmu Polityka nie był zbyt oryginalny, że w zasadzie skopiował to, co robili kabareciarze w serialu Ucho Prezesa. Przez 8 ostatnich lat Polki i Polacy. No bo wziął na warsztat te same teksty, te same wpadki i te znane afery polityków, o których mówiła już cała Polska i które były już obśmiane. Nie masz swojego zdania? Mam. Czy nie mam? Premiera filmu zaplanowana jest na 6 września, czyli przed wyborami parlamentarnymi. Mówiło się cały czas, że ten film może mieć ogromny wpływ na wynik wyborów. Ale czy tak będzie? Czy czasami nie jest to tylko czarny PR, niezwykle skuteczny PR, ponieważ może on jeszcze bardziej zmobilizować chociażby elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to podobno w ich polityków najwięcej będzie uderzona. Jezusie! Ty, aż upadł z wrażenia. Czytałam też ciekawy komentarz, w którym było napisane, że filmów Patryka Wegi boją się wszystkie grupy zawodowe. Boją się policjanci, bali się lekarze, tylko że nic z tego nie wynika, ponieważ wszystko jest po staremu. Czy tak samo będzie z polityką i politykami? Ludzi nie trzeba słuchać. Mają zapierdalać za miskę ryżu. Tak jak my. Mi nie starcza do pierwszego.
A ja zauważyłam jeszcze jedną rzecz, że zauważcie, Patryk Wega pokazuje sytuacje związane z politykami, którzy w zasadzie są już skompromitowani albo już nawet odeszli z polityki. Pawłowicz, Macierewicz, Misiewicz, przecież im już nic nie zaszkodzi. Marynarka 28, płaszcz 40, a mówią, że ludzi nie stać. Ale to pralnia była. A czy wy zabieraliście już głos w dyskusji? Jeżeli nie, piszcie komentarze pod moim filmem. Napiszcie, jak waszym zdaniem będzie. Kto najwięcej straci na filmie Polityka? I czy faktycznie może mieć on wpływ na wynik wyborów? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Pamiętajcie też, żeby subskrybować mój kanał. Tutaj znajdziecie moje filmy z poprzednich tygodni. Zajrzyjcie też do mnie na Instagram, żebyśmy się mogli widzieć codziennie. I widzimy się za tydzień. Cześć!